Bułka, no bułka, żeby, bułeczka, żeby kosztowała prawie złotówkę, no proszę pana. Pani kupuje takie bułki po złotówkę? Dlatego idziemy, są po 33 grosze. No leki, te co kosztują 5 zł, to mam za darmo, proszę pana, ale ten co kosztuje 50-60 zł, to trzeba zapłacić. Czyli są darmowe leki, tylko to najtańsze, a te, tam też drogie, są jeszcze tak, te drogie trzeba zapłacić, a te takie, co? Ty tej emerytury. Ja? Tak. 1500, w 35 latach pracy. Do lekarza ile się czeka w przychodni? Długo pani czekała? No pewnie, że się długo. Teraz do pierwszego kontaktu się czeka, proszę pana. Jak ile? Pan nie pójdzie o 6 godzinie w kolejkę, to za 2 tygodnie jest dopiero. Dlaczego o 6 rano trzeba stać? Jak pani myśli? Płaciła pani na tyle składki? To się dostanie w tym, to w tym dniu się pan dostanie do tak. A jak pan... Ale do specjalisty, jak ktoś ma większą chorobę. Do specjalisty to pół roku albo... Pół roku. Do... I czeka pani, czy prywatnie? Prywatnie. Prywatnie czekaliśmy 2 tygodnie. Prywatnieśmy czekali na ortopedę. A prywatnie ile kosztuje wizyta? A to zależy, 200 zł do dermatologa. Jak się żyje emerytom teraz finansowo? Czy wystarcza na wszystko ta 13, pomaga 14, czy trzeba pożyczać? Jak się... Na razie jest dobrze. Czy pan nie narzeka? Ja nie narzekam. Emerytury są? Ja mogę narzekać, bo ja pracowałam 35 lat, mam taką G. Ile tej emerytury? W skrócie, tak? Ile? Poniżej 2? No, a po prostu mąż troszkę ma, więc dlatego obydwoje jakoś tam. Ale poniżej 2 ile tak mniej więcej pani ma? 3, 4? Co zdrożało najbardziej? Może w ten sposób jeszcze. Co tak pani najbardziej czuła? Rachunki poszły w górę? Co tak poszło w górę najbardziej? Czynsz może? Przede wszystkim, wie pan, no żywność, no niestety. Mimo, że ta inflacja niby spada, ale warzywa. No jakie warzywa są drogie, no? Jakie warzywa? Co? Nie tej emerytury. Ja? Tak. 1500. Jak po 35 latach pracy. Jak pani żyje za 1500? No tylko teraz mi doszło te prawie 300 za no to opiekuńcze, tak? No bo wiadomo, mam 80... Małe, no. A czynsz ile kosztują panią? Leki na przykład, jak to wygląda? No leki od... Ile? 500 zł? Ile? 500 zł? 300? Te co kosztują 5 zł, to mam za darmo, proszę pana, ale ten co kosztuje 50-60 zł, to trzeba zapłacić. Czyli są darmowe leki, ale tylko te najtańsze, a te, tam też drogie, są tak, te drogie trzeba zapłacić, a te takie byle co, 8 zł kosztuje, 5 zł, 4, to mam za darmo. No taki pis na wodę trochę. Do lekarza ile się czeka w przychodni? Długo pani czekała? No pewnie, że się długo. Teraz do pierwszego kontaktu się czeka, proszę pana. Jak ile? Pan nie pójdzie o 6 godzinie w kolejkę, to za 2 tygodnie jest dopiero wizyta. Dlaczego trzeba o 6 rano wstać? Jak pani myśli, dlaczego o tej porze trzeba tak wstawać samego rana, żeby kolejkę zająć? No nie, w tym dniu się pan dostanie do tak. A jak pan... Ale do specjalisty, jak ktoś ma większą chorobę. Do specjalisty to pół roku albo... Pół roku. I czeka pani, czy prywatnie? Prywatnie. Prywatnie czekaliśmy 2 tygodnie. Prywatnieśmy czekali na... ortopedę. A prywatnie ile kosztuje wizyta? To zależy, 200 zł, do dermatologa 200 zł, po 250, 200. Czy te 13 pomagają, czy coś innego by się przydało? Co w zamian? Nie, no trochę pomaga ta 13, 14. Nie wolałaby waloryzacji pani co miesiąc, żeby było na przykład 300 zł co miesiąc? No. 400, coś takiego? Tak. Co zdrożało najbardziej? Może w ten sposób jeszcze. Co tak pani najbardziej czuła? Rachunki poszły w górę? Co tak poszło w górę najbardziej? Czynsz może? Przede wszystkim, wie pan, no żywność, no niestety. Mimo, że ta inflacja niby spada, ale warzywa. No jakie warzywa są drogie, no? Jakie to warzywa?